Kamil Stoch. Wczoraj ósmy. Pierwszy skok wczoraj 137,5. Teraz wystarczy 136. Ustabilizował sylwetkę, wylądował nie na zielonej linii, a więc nie będzie prowadził Kamil po tym skoku. Skoku długości 128 metrów. Pamiętajmy jednak o tych punktach doliczonych za krótki rozbieg. To jest aż 11 punktów. Tak, 11,2. Bardzo trudne warunki, jedynie 2,4 punktu. No, niewiele wiało pod narty Stochowi, więc ten skok należy ocenić pozytywnie, bo naprawdę trudne zadanie było przed Polakiem. 10. miejsce Kamila, no porównajmy, przed chwilą Tande 123,5, Kamil Stoch 128, 10. jest.